No to widziałam na własne oczy straszne, rzeczy straszne, które jak się tego nie widziało, to nawet jest trudno to opowiedzieć, jak to było, jak leżały, jak trupy, jak dzieci biegły za tramwajem, ręce wyciągały, żeby im coś dać, więc niektórzy ludzie specjalnie jechali przez getto, żeby im rzucić jakieś jedzenie i bywało tak, że ktoś rzucił z tego pomostu jakąś paczkę z jedzeniem, dziecko się rzuciło na tę paczkę, a policjant, który jechał, strzelał i zastrzelił takie dziecko. To było, naprawdę było, ja byłam dzieckiem i ogromne to na mnie robiło wrażenie. Wspomnienia z Warszawy przedwojennej to mam najprzyjemniejsze, jakie w ogóle nie mogę mieć wspomnienia, chociaż niektórzy uważają, że to było marne miasto, ale dla mnie to było piękne. Wola była bardzo dobra, więc już troszkę opowiadałam o tym. Może z takich jeszcze ciekawszych rzeczy, to tak, przede wszystkim życie towarzyskie, bo ktoś jest zainteresowany. Życie towarzyskie, ja mogę powiedzieć o takim życiu wśród dzieci, młodzieży. No wśród dorosłych też. Życie towarzyskie wśród dorosłych to głównie było oparte na rodzinie. U nas w mojej rodzinie, mój ojciec miał 3 braci, mama miała też rodzeństwo. To każde święta, imieniny, to się schodziła rodzina, przychodziła na imieniny i to było bardzo uroczyście obchodzone z życzeniami, z całusami i zawsze było, jak porównuję z tym, jak teraz się odbywają takie spotkania, to teraz to jest wszystko takie zimne, surowe, a przedtem to wszyscy przychodzili z otwartym sercem. Raz było lepiej, raz było gorzej, raz było super jedzenie, a raz było takie sobie, zawsze było trochę alkoholu, żeby wypić. I na przykład bracia mojego ojca, jak przychodzili, to zawsze śpiewali. Mieli takie różne fajne, takie starowarszawskie piosenki. I jeden wujek, który już, zresztą nikt już nie żyje z tego pokolenia, miał taką piosenkę, zresztą wszyscy ją znają. Felek Stankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop odpoczynkowy. I to była taka piosenka, że jak oni przychodzili, to od razu usiadali i zaczęli sobie śpiewać. Mama w tym czasie szykowała tam to jedzenie. I potem jeden coś zaśpiewał, drugi coś zaśpiewał. Potem sobie ktoś przypomniał jakiś dowcip. I były dowcipy, opowiadali sobie dowcipy. Ja jako dziecko, ja zawsze byłam ciekawa, zresztą lubiłam wszystko wiedzieć. Więc nieraz ich podsłuchiwałam. I pamiętam taki dowcip, nie bardzo mogę go powiedzieć, bo on ma tak, ale może mogę. Dowcip, który oni opowiadali sobie, jak ja byłam dzieckiem. Ja ten dowcip zapamiętałam do tej pory, a którego w ogóle nie rozumiałam. Czego oni się chichotali, wszyscy się śmieli, a taki dowcip był, właściwie nie wiem jak, o co chodziło. A dopiero jak już dorosła byłam osoba, to dopiero pamiętałam ten dowcip i on mi jakoś tkwił we mnie, że dopiero zrozumiałam, dlaczego oni się śmieli, o co tam chodziło. To nie wiem, jak można powiedzieć. Tak. Więc dowcip był taki, że Żyżówka zaszła w ciążę, a Żyd, mąż, bardzo by chciał wiedzieć, czy będą mieli syna, czy córkę. I tak się zastanawiali, nie tak jak teraz, bo teraz to się pójdzie, nie zrobi, wiadomo. Ale wtedy tak mi, słuchaj, jak, co my będziemy mieli? Ja to bym chciał mieć syna. Ona mówiła, ja bym wolała mieć córkę. No i się sprzeczali, w końcu wpadli na pomysł, że pójdą do cadyka, do rabina, bo rabin to ta najmądrzejsza osoba w ogóle jest religijna w żydowskiej tej wierze. Pójdziemy do rabina, on na pewno nam powie. No i wsiedli w dorożkę i pojechali do rabina. Przyjechali do rabina, ale rabina nie było, tylko pod domem siedział syn rabina.
Oni wysiedli z tej dorożki, podeszli do, mówią, że jest tatę, nie, tatę nie ma, a co? Bo mówi, ja się też uczę na rabina, to ja może pomogę. Nie, ty nam nie pomożesz. A może pomogę? Nie, bo wiesz, moja ta jest hańcia, jest w ciąży i ja bym chciał wiedzieć, czy będzie syn, czy córka. A to ty na pewno nie powiesz. Tatę to by może nam powiedział. On mówi, będzie syn. No i pokiwali głową, siedli w dorożki i pojechali z powrotem do domu. I pominął okres i urodził się syn. Oni tacy zadziwieni mówią, musimy iść rabemu podziękować. Przyjechali, mówią, rabę, ale wy macie mądrego syna. A co? A on mówi, byliśmy tutaj, jak była moja żona w ciąży, chcieliśmy się dowiedzieć, ale was nie było, ale wasz syn powiedział, że będzie syn i urodził nam się syn. Dziękuję wam bardzo, mądrego macie syna. No i pojechali rabę woła tego swojego srula. Mówi, ty srulek, skąd ty wiedziałeś, że będzie syn? A on mówi, tatę, bo jak ta pani wysiadała z dorożki, to było brodę widać. A dawniej to było tak, że Żydzi wszyscy mieli, mężczyźni mieli brody. No i wszyscy tak się śmielą, jak pani się śmieje, a ja w ogóle nie wiedziałam, o co im chodzi. No i dopiero jak już byłam dorosła, to zrozumiałam. No więc życie towarzyskie było radosne. Ludzie bardzo ciężko pracowali. Cały tydzień mieli no, trudny. Ale jak przyszło święta, imieniny, nawet niedziela, jak nie szli do pracy, to byli radośni, byli bardzo zadowoleni. I na przykład my z Woli chodziliśmy, tak się nazywała taka dzielnica, teraz to się nazywa Młynów, a to kiedyś się nazywało Budy, bo tam były takie jednopiętrowe domki, w których mieszkali robotnicy. I między tymi dwiema ulicami tam mieszkała siostra mojego ojca. I tam między dwiema ulicami była taka przestrzeń, która była zarośnięta trawą i tam się nic nie było, żadnego ani domu, ani sklepu, tylko taki trawnik. Teraz to by się nazywało trawnik, a wtedy to się taka była trawka, mówiło się zielona trawka. I w niedzielę to się zabierało po śniadaniu jedzenie w garnkach. Czasami oni mieszkali blisko, to przynosili patefon. Przychodzili też i żeśmy się całą rodziną w niedzielę spotykali na tej zielonej trawce. I nastawiało się płyty, była muzyczka, było jedzenie, był też przeważnie był alkohol. I to był taki wspaniały odpoczynek, wracało się z tego odpoczynku z uśmiechem i ze śpiewem na ustach. Tak ludzie odpoczywali. Natomiast młodzież, taka nastolatki, to w domach były spotkania w domach. Jeśli ktoś miał dobry patefon i troszkę miejsca w mieszkaniu, to schodzili się chłopcy z dziewczynami i się uczyliśmy tańczyć. Tańca ja się uczyłam, to miałam te 13 lat, bo jeszcze przed powstaniem. Przy patefonie i były tańce i wtedy się tworzyły różne takie właśnie pary podwórkowe. Tak, wtedy było tak właśnie albo ze szkoły, albo ze studiów, albo z podwórka i się żenili chłopcy z dziewczynami ze swojego podwórka, takie zaprzyjaźnione. Natomiast w niedzielę, jak się nie poszło do rodziny, to na Woli, tam gdzie ja mieszkałam, były dwie bardzo ważne ulice. Jedna to była Leszno, a druga była Chłodna. Leszno była taka trochę mniejsza, bo Leszno to taka była jeszcze częściowo żydowska. To inna trochę. Natomiast Chłodna to była tak jak Nowy Świat albo jak Marszałkowska w Śródmieściu. Więc w niedzielę, czasem po kościele, a czasem tak przed obiadem, panie wychodziły na spacer na Chłodną. Wstępowało się czasami na jakieś lody czy jakieś inne smakołyki, jakieś owoce się kupowało. I wtedy w niedzielę teraz to tak każdy chodzi byle jak. Ja teraz jeszcze teraz też przestałam, ale dawniej to jak ja rano szłam do kościoła, to tak zawsze szukałam jakiegoś lepszego ubrania. Bo to tak zwane kościółkowe było, że się szło i to nie na święta. Wszystkie panie, bez względu na to, włącznie ze służącymi, nawet taka piosenka była, dziś panna Andzia ma wychodne, dziś na Chłodnej wielki bal. No, tak mi przyszedł Jujo i przyniósł pączki, całuje rączki. Więc było tak właśnie,
grzecznie. Ludzie, ci robotnicy z Woli to byli prości ludzie, też brzydkich wyrazów używali, ale na przykład było też całuje rączki. To też zwykły robotnik do zwykłej Andzi, czyli służącej, mówił całuje rączki. Andzia wtedy była w kapelusz, ma na kapeluszu piórko, całe o tym wie podwórko, takie są słowa tej piosenki. Więc zakładała się kapelusze, najlepsze ubrania i szło się na spacer na Chłodną. I tam się spotykało, tam były randki na Chłodnej, były kawiarnie, były kina na Chłodnej, na Wolskiej i na Lesznie, to były wszystkie kina. Tam było dużo i do kina się chodziło w święta, w niedzielę. A na rogu Wolskiej i Młynarskiej była Wenecja, tak zwana Wenecja. To był taki, nie wiem jak to teraz nazwać, tam były karuzele, takie wesołe miasteczko. Były karuzele, była beczka śmiechu, były huśtawki, były takie, panowie to się popisywali, takie coś, że był taki słup. I na dole taki słupek i tam jakiś był taki przedmiot. Jak się walnęło młotem, to leciało do góry. I jak doleciało tam do jakiejś, jak ktoś silniejszy chłop był, mocniej walnął, to wyżej dolatywało. A tam na górze były fanty, na przykład była ćwiartka wódki. I jak się każdy chciał tak mocno walnąć, żeby ta strzałka doleciała do tej butelki. Jak dotknęła tej butelki, to butelka jego. No więc takie były różne gry i zabawy, a w tym miejscu, gdzie by w lecie były właśnie te karuzele i huśtawki i teatrzyki różne, to w zimie to wszystko było likwidowane, było wylewana była woda, zawieszone lampki kolorowe i było lodowisko. I młodzież z całej Woli chodziła na Wenecję, na lodowisko. Muzyczka była puszczana i tam się nauczyłam jeździć na łyżwach. Także no, takie były rozrywki tam na Woli. Bo ja nie mogę powiedzieć w ogóle to w Warszawie, bo Warszawa to tylko ja mówię o Woli, bo to nie było tak, że tak z Woli się leciało do Śródmieścia i widziało się, jak ludzie żyją w Śródmieściu, bo w Śródmieściu zupełnie inaczej ludzie żyli. Także ja tego nie mogę powiedzieć, tylko mogę powiedzieć po tej, co w Oświęcimiu była, co tak się chwaliła tym, że oni na przykład chodzili w niedzielę po obiedzie na lody albo na kawę do Lardellego. Lardelli to była taka cukiernia takiego włoskiego cukiernika i to była bardzo elegancka cukiernia i tam właśnie taka arystokracja warszawska chodziła do Lardellego. Trochę mniejsza chodziła do Bliklego, który jeszcze do tej pory istnieje, do Bliklego. No, były jeszcze, a potem były już takie mniejsze, a my na Wolę mieliśmy swoje lodziarnie i swoje kawiarnie i tam żeśmy chodzili. No, to są takie wspomnienia właśnie z dzieciństwa. I żeśmy chodzili to nawiązywało się w ten sposób przyjaźnie, bo się razem chodziło na ślizgawkę, razem się chodziło na karuzele, pomagało się. I w związku z tym, jak w czasie okupacji, jak ja byłam potem w Oświęcimiu, to ja ciągle widziałam oczyma duszy, że ja wracam i oni wszyscy są i wszyscy czekają i my dalej jesteśmy grupą przyjaciół i ten miał chętkę na tą dziewczynę, ten się z tą przyjaźnił, pewnie jakieś wesela, coś tak sobie to wyobrażałam. Też miałam zresztą chłopaka, który poszedł nawet miałam przygotować zdjęcie, ale już zapomniałam potem. Chłopaka, którym byłam, jak miałam 13 lat, mocno zakochana i do powstania, on poszedł do powstania i po powstaniu poszedł do niewoli tam jako jeniec po powstaniu, ale uciekł i był w armii Maczka czy w armii, tam w każdym razie w jakiejś armii na zachodzie i przysłał zdjęcie do swojej ciotki, która mieszka z naszego domu, jego ciotka, która była zaprzyjaźniona z moją ciocią, bo one były w jednym wieku. I on po wojnie już przysłał jej takie zdjęcie, jak on siedzi na czołgu w zachodnim tym mundurze i tu ma napisane Poland. I że to jest zdjęcie, żeby ona mnie to dała na pamiątkę. I ona mi to dała. I ja cały czas byłam nastawiona, że on wróci i że ta miłość będzie dalej kwitła, ale on spotkał, wyzwalali od zachodniej strony Niemcy i wyzwolili jakiś obóz i w tym obozie była jego matka.
I on się z tą matką spotkał, a ojca nie mieli już, bo on był sierotą. I z tą matką razem pojechali do Anglii na taki wypoczynek, bo wtedy można było pojechać. A potem z Anglii dowiedzieli się, jak tu w Warszawie, że nie ma gdzie mieszkać, że nie ma nic. I wyemigrowali do Australii. No i tym sposobem zostałam się za wdowę. Chłopak wyemigrował do... Ja czasami jak miałam tak, jak nie miałam mieszkania i tak było ciężko, trudno, to myślę, pojadę do tej Australii, na pewno on tam na mnie czeka i będę... Ale nie mogłam się zdecydować. Życie takie ludzi, takie, no ludzi, tych robotników, to jak już troszkę mówiłam, to był handel na kercelaku, to były różne takie robótki. Ale z takich ciekawszych rzeczy, z mojego podwórka, to tak, po pierwsze na parterze mieszkał taki pan Wacek, o którym już mówiłam, bo oni się mną zaopiekowali w Pruszkowie i z nimi miałam wyjść, ale nie wyszłam. To on był hodowcą gołębi. Na Woli bardzo dużo ludzi hodowało gołębie w normalnych mieszkaniach. Mieli na oknach, na parapetach poustawiane te klatki. O, to właśnie, to tak w starość, to tak czasem jednego słowa zabrak. Klatki, z których były gołębie. I z tymi gołębiami wychodzili na dach, na budynek, wypuszczali gołębie z klatek i taką szmatą na kiju machali, żeby te gołębie jak najdalej odleciały od swojego miejsca, od swojego domu. I u nas na Żytniej to ten pan Wacek, on miał taką dużo, taki był znany gołębiarz i on prawie codziennie, córka i żona musiały go wtargać tam na górę, bo on nie chodził, i go na ten dach wyprowadzić, i on tam machał tą szmatą i te gołębie rozpędzał. A na Kaczej, sąsiednia z nami ulica była Kacza i następna Wolność. Też byli gołębiarze i oni wypuszczali swoje. No, nie wiem, czy oni mieli umówione godziny, czy nie. W każdym razie wypuszczali też swoje i też przepędzali. I te wszystkie gołębie razem, potem taką dużą chmarą, latały nad tą naszą dzielnicą. I potem było tak, że na przykład jakaś ładna gołębica poderwała gołębia, bo potem jak między ludźmi, sobie każdy wyszukuje, co mu się podoba. I właśnie bywało tak, że starali się ci gołębiarze mieć taką super jakąś jedną osobę, jednego ptaka. I ten ptak wabił inne ptaki. I jak się udało, że zwabiła taka, no i potem te ptaki latały, w końcu już im się znudziło i wracały. I czasami za taką ładną gołębicą przyleciał jakiś fajny gołąb. I on je wszystkie łapał do tego, no i trzymał, a jak już wszystkie gołębie wróciły do domu, to każdy sprawdzał swoje gołębie, brakuje. No to wiedział, że to musi być albo u tego gołębiarza, albo u tego. I musiał przyjść i tego gołębia wykupić. I to był nawet taki pewnego rodzaju hazard. I wykupował swojego gołębia, dawał mu tam jakąś sumę. A jak było tak, że długo nie przychodziło, na przykład mu się nie opłacało, że gołąb nie był jakiś super wart i go nie tego, to on go trzymał jakiś czas, a potem z tym gołębiami szli na kercelak i na kercelaku sprzedawali. I ktoś sobie kupił takie gołębie. Więc to była taka ciekawostka z tymi gołębiami. To wszyscy wiedzieliśmy, że pan Wacek już idą na górę po schodach, windy nie było żadnej na czwarte piętro i potem jeszcze takim okienkiem na dach krzesełko mu przynosi. Czyli siadał na krzesełku, bo był kaleką takimi nogami i machał i te gołębie latały. To taka ciekawostka po wojnie, to w tym filmie Alternatywy 4 chyba, to też taki z Pragi, dali mu mieszkanie w nowym budownictwie i on przyszedł z tymi gołębiami i go nie chcieli wpuścić. No to właśnie tacy gołębiarze byli tam u nas na Woli. To było jedno. A druga ciekawostka z naszego domu, na Woli, znaczy nie tylko na Woli, ale na Woli tam było też dużo rodzin złodziejskich, bo to też był zawód. To też był zawód, miał swój honor, miał swoje przepisy, swoje normy, których nie mógł przekraczać. I w naszym domu mieszkała rodzina złodziejaszków kieszonkowych, bo złodzieje przed wojną to dzielili się na takie klany. Byli kieszonkowcy,
byli włamywacze, byli nie gołębiarze, tylko tak, gołębiarze i byli ci, co napadali na banki, kasiarze i kasiarze. I każdy z nich miał swoje przepisy, swoją etykę i musiał się do niej stosować. A ogólnie to było tak, że jeżeli w którymś domu mieszkał złodziej, bez względu na to, jakiej specjalności był ten złodziej, to ten dom był już bezpieczny. Żaden inny złodziej, nawet z innej specjalności, nie miał prawa i z tego domu nikomu nikt, a nie ci, co się nazywali pajęczarze. Taka jedna grupa była pajęczarze. To nie wolno było nikomu, nie mieli prawa w tym domu, gdzie mieszkali złodzieje, żeby cokolwiek zginęło. Myśmy w ogóle nie musieli zamykać ani drzwi, ani okien na parterze, bo nie miało prawa nic zginąć. Ale raz się tak zdarzyło, w naszym domu mieszkała pani, która prała dla ludzi, za pieniądze prała. I takie pranie wieszało się na strychu do wysuszenia. Po wysuszeniu ona je tam maglowała, prasowała, no i z tego żyła. Praczka, bo taki zawód był praczka. I kiedyś ona przyniosła taką pościel bardzo bogatej rodziny, uprała i powiesiła na strychu. I w nocy jej, to się nazywali pajęczarze, ci złodzieje, którzy okradali strychy. Bo byli tacy, co okradali strychy i potem to, co ukradli, sprzedawali na kercelaku. I mieli pieniądze i z tego żyli. I ukradli jej te, ona rano poszła na strych, żeby zabrać bieliznę, żeby zanieść do magla i nie było. I zrobiła straszny płacz i raban, co ona zrobi, skąd ona weźmie tyle pieniędzy na taką pościel, żeby oddać tym ludziom. No i przyszedł ten jeden z tych złodziei. Mówi, niech pani przestanie płakać już, niech pani się uspokoi. On mówi, co mam przestać? To pan wie, ja nie wiem, ja do końca życia się nie wypłacę z tego, co oni mi ukradli. Niech pani nie płacze, to się znajdzie. Jak się znajdzie? Ona mówi, jeszcze się nigdy nie znalazła, komu kto co ukradł. Ja pani mówi, że się znajdzie. No i babka się uspokoiła, poszła do domu. Za jakąś godzinę, może za półtorej, dzwonek do drzwi. Nie dzwonek, nie było dzwonka, tam u nas nie było dzwonków, tylko pukanie do drzwi. Ona podchodzi do drzwi, na drzwiami nikogo nie ma, ktoś zapukał i uciekł, a pod drzwiami stoi paczka. Wzięła paczkę do domu, rozpakowała. Była bielizna, którą jej ukradli, zmaglowana. Także oni nawet musieli oddać i jeszcze zmaglować. No i ona była szczęśliwa. No i to taki był zwyczaj, że nim. Natomiast oni jak ukradli na przykład komuś torebkę, mieli swój honor, naprawdę mieli swój honor. Można było ufać takim złodziejom. Trzeba było się wystrzegać, bo obcy, bo swój to nie okradł, ale obcy mógł ukraść, więc trzeba było się wystrzegać. Ale jak się miało swojego złodzieja, to nawet jak coś zginęło, to oni byli w kontakcie między sobą i się zawsze znalazło. Ale było tak, że jak oni na przykład ukradli komuś w tramwaju czy gdzieś torebkę, na przykład babce ukradli torebkę. Torebkę otworzyli, pieniądze wyjęli. Zobaczyli na dowodzie osobistym adres, przynosili torebkę do domu, nas dzieciaków wołali, znaczy pojedynie wszystkich naraz, ale które tam się dziecko napatoczyło, pisał na kartce adres, dawał torebkę razem z dowodem osobistym, z dokumentami, zawsze tylko pieniądze zabierał. I powiedział, masz tu 5 groszy i idź pod ten adres zanieść tą torebkę. I my żeśmy czasami to tak było, że żeśmy czatowały na tych złodziei, że jak oni wracali z roboty, to coś tam zawsze mieli i tak dał nam za fatygę, żeby zanieść. Oczywiście gdzieś daleko to już nie, bo my nie znaliśmy tak całej Warszawy, ale tam w okolicy gdzieś. A potem się zaniosło takiej babce, tylko oczywiście nie mieliśmy prawa powiedzieć, skąd mamy. Tylko żeśmy mówili, że znaleźliśmy na ulicy, tam czy w śmietniku, czy gdzieś leżała i że to jest znaleziona. No więc się oddawało takiej osobie torebkę i się jeszcze dostawało 10 groszy na przykład. I to nam się opłacało takie odniesienie. Ale uważam, że to było, trudno jest powiedzieć o złodziejach, że uczciwe, ale było uczciwe. Bo teraz jak mnie ukradli mi w autobusie portfel, to wszyscy pieniądze zabrali, portfel i dowód osobisty i wszystkie legitymacje. Ja musiałam wszystko od nowa wyrabiać. To jest większa szkoda niż te kilkadziesiąt złotych, które mi ukradli.
Jeśli chodzi o Zoo Warszawskie, to Zoo Warszawskie było po drugiej stronie Wisły i dla nas z Woli w ogóle to była też no, już taka rozrywka kosztowna dosyć, ale od czasu do czasu dzieci w jakąś nagrodę były zabierane przez rodziców, bo rodzice starali się, żeby te dzieci też nie były już takie najgorsze, więc chodziliśmy albo do cyrku Stanieckich, bo na Ordynackiej był cyrk, do którego żeśmy chodzili z rodzicami, albo do zoo, albo po prostu na spacer, czy na taką jakąś wycieczkę za miasto, na przykład na Bielany, żeśmy jeździli, żeby statkiem żeśmy płynęli po Wiśle no, na Bielany do Młocin, z Warszawy do Młocin. Więc takie różne rozrywki, między innymi też do zoo. Przed wojną byłam niewiele, ale chyba ze dwa razy byłam w czasie przed wojną w zoo. Ogromne wrażenie to na nas robiło. Poza kurami, kaczkami, jakimiś krowami, to takich zwierząt więcej to ja nie widziałam, nie znałam, tyle że z książek. Ale to na oczy można było zobaczyć i wielbłąda, i niedźwiedzia, co było bardzo, bardzo ciekawe. W czasie okupacji, to jest bardzo znana historia, że w czasie okupacji dyrektor i jego żona tego ogrodu zoologicznego w Warszawie, to oni przechowywali Żydów. Pod tymi klatkami mieli takie skrytki, gdzie przechowywali Żydów. Zoo było też, oni byli dyrektorami, ale był taki nadzór nad nimi miał Niemiec. I Niemiec, który był też pracownikiem jakiegoś zoo w Niemczech. I nawet w tej książce, którą czytałam, to oni nawet byli w takiej dobrej komitywie. I ten Niemiec starał się im pomagać. A potem pod koniec okupacji to oni zaczęli te bardziej takie atrakcyjne zwierzęta wywozić do zoo, do Niemiec, do Hamburga, tam było duże zoo, do innych miast. I zostały tylko taki drobiazg ten zoologiczny. I jeśli chodzi o to, czy te zwierzęta uciekły i były podczas powstania w Warszawie, to jest w ogóle niemożliwe, bo po pierwsze Warszawa jest po lewej stronie Wisły, a zoo było po prawej stronie Wisły. I w momencie jak wybuchło powstanie, to nie było możliwości przejścia z jednej strony Wisły na drugą, więc i zwierzęta też nie mogły. Gdyby to była zima, mróz, to mogłyby po lodzie, ale tak to, także to jeżeli ktoś o tym mówi, to jest niezgodne z prawdą, bo po prostu było niemożliwe, żeby było jakieś połączenie między zoo a Warszawą powstańczą. Jeśli chodzi o getto, o powstanie w getcie, to ja właściwie jestem prawie uczestnikiem, bo po pierwsze ja mieszkałam przy samym getcie. Moja ulica to była ostatnia, za nią już był mur getta. Ulica Żelazna była na pół przepołowiona, był postawiony przez środek żelaznej mur getta i moja szkoła i szpital, w którym ja się urodziłam i kościół, w którym ja byłam chrzczona, to wszystko już było na terenie getta, więc to było moje, że tak powiem, życie, ale to już było wszystko w getcie. Ponieważ to była dzielnica, którą ja dobrze znałam, bo ja przed wojną i dopóki getta nie zrobili, to ja po prostu do tego kościoła na Dzielnej chodziłam w niedzielę na mszę, bo tam był katolicy, w samym środku dzielnicy żydowskiej była kościół katolicki. Tam naokoło mieszkali sami Żydzi, ale kościół i dla nas, którzy mieszkaliśmy tuż na pograniczu z dzielnicą żydowską, to był najbliższy kościół. Ja tam chodziłam do kościoła i przechodziłam przez ulicę Nowolipie, to prawdziwa żydowska, Smocza, to już taka żydowska i na Nowolipkach był ten kościół. Więc życie żydowskie Żydów znałam doskonale. Widziałam w każdych okolicznościach i w każdych warunkach i chodziłam jak chodziłam tam do kościoła, żeśmy chodziły zresztą całą grupą dzieciaków, bo dawniej tak było, że trzeba było iść do kościoła koniecznie, bo potem na religii w szkole trzeba było powiedzieć, jaka była Ewangelia.
A nie było tak jak teraz, że można zajrzeć do YouTube, do jakiejś encyklopedii czy gdzieś i już się wie, jaka była na daną niedzielę Ewangelia, bo to zawsze na tę niedzielę jest ta sama, tylko trzeba pójść do kościoła, posłuchać jaka Ewangelia i potem w szkole powiedzieć, żeby nie mieć dwóch z religii. No więc żeśmy całą grupą chodziły tam do tego świętego Augustyna na Dzielną i w drodze powrotnej Żydzi, co mieli soboty, szabas, zamknięte wszystko, święto, a niedziela były otwarte sklepy. I wracając z kościoła, kupowałyśmy sobie zawsze macę. Bardzo dobry przysmak. Ja teraz jak czasem zobaczę, to też sobie kupuję macę. Kupowałyśmy po drodze macę i przez tą dzielnicę żydowską żeśmy wracały do tego. Także takie życie Żydów, tej biednych Żydów, bo to też tak jak mówię, jak Wola, to tak ta dzielnica Muranów to była dzielnica Żydów biednych, rzemieślników, jakichś takich robotników. Natomiast Żydzi wykształceni to już mieszkali w Śródmieściu. Żydzi wykształceni mieszkali tam, gdzie potem w czasie okupacji zrobiono małe getto, bo w czasie okupacji były dwa getta. Jedno było duże getto, właśnie to z tymi biedakami, co koło mnie było, a drugie getto było na Śródmieściu. I między Śródmieściem a tym gettem był tak zwany mostek przez ulicę Chłodną. Nad Chłodną ulicą był most. Jeżeli chcieli tamci Żydzi z tego małego getta się przejść do dużego, to musieli wejść po schodach na most i nad ulicą Chłodną, która była normalnie aryjska, jeździły tramwaje, było to tego, ale nad tą ulicą musieli przejść na drugą stronę, gdzie było getto. To duże getto. No więc było małe getto i duże getto. I potem to małe było zlikwidowane i tam w tym małym to mieszkali właśnie adwokaci, muzycy, no wykształceni Żydzi, którzy tak troszkę się spolonizowali. Część z nich się potem uratowała, część gdzieś emigrowała i dużo z nich przeżyło. Natomiast z tej biedoty to no, prawie nikt nie przeżył. To już była taka mordowanie tych Żydów biednych, że prawie wszystkich wymordowali. No ale ja jako ta ciekawska, ja chodziłam w moją szkołę, jak została w getcie, to nas przenieśli. Nie wiem, czy ja mówiłam poprzednio, nie mówiłam, że szkoła moja znalazła się w getcie. Wobec tego nas przenieśli do innej szkoły. W tej szkole chodziłam chyba z rok i znowu nas przenieśli do następnej szkoły. Ciągle, ja chyba z 6 szkół różnych przebyłam w czasie okupacji, żeby dojść do żeby skończyć powszechną szkołę, 7 klasę. I między innymi przeniesiono nas do szkoły na Młynarską, do tramwajarzy. Bo zajezdnia, ona do tej pory jest, była zajezdnia tramwajowa na Młynarskiej. I tramwajarze mieli swoją szkołę dla swoich dzieci, szkołę i gimnazjum. Gimnazjum do tej pory istnieje, a szkoła nie. I nas na jakiś czas przenieśli tam do tych tramwajarzy. I tramwajarze nam pozwalali, ponieważ z dalekich już to między tam szkołą na Młynarskiej, a moim domem to było kawał drogi, bo ładnych parę przystanków tramwajowych, więc żeśmy już w jedną stronę to się szło piechotą, ale z powrotem, to jak wyjeżdżały z zajezdni tramwaje, to ci tramwajarze pozwalali nam na gapę pojechać. A bywało też tak, że żeby nie było na gapę, żeby nas ktoś nie złapał, to było tak, że wszyscy uważali, że dochód z tych biletów tramwajowych, to wszystko idzie dla Niemców, że wszystko zabierają Niemcy, no bo to nadzór nad wszystkim to mieli Niemcy. W związku z tym, jak ktoś wszedł do... I byli konduktorzy, nie tak jak teraz, tylko był konduktor, który sprzedawał bilet. I jak ktoś przejechał i już wysiadał, to tego biletu nie zabierał ze sobą, tylko oddawał konduktorowi. I potem wsiadał drugi i dostawał od konduktora taki już kupiony bilet i mógł nie kupować nowego biletu. No i między innymi nam dawali takie czasami bilety, żebyśmy po szkole taki kawał nie z tymi teczkami nie szli, tylko żebyśmy sobie podjechali. I ja bardzo często, jak wsiadałam i dostałam taki bilet, to już wykorzystywałam tak, że pojechałam do końca trasy, jak tramwaj jechał, no i z powrotem do domu. I między innymi jeździły tramwaje przez getto, bo była taka linia była. Taka, w ogóle tak Warszawa była wtedy zbudowana, że między północną częścią Warszawy a południową była
prawie nie było kontaktu, nie było takich ulic. Teraz to jest ulica Jana Pawła, która jest na Żoliborz. Marszałkowska jest przez Saski Ogród przecięta i zrobiona ulica Andersa, której nie było i też na Żoliborz prowadzi. A dawniej, żeby się dostać na Żoliborz, to trzeba było tędy przez Stare Miasto, Miodową, przez Plac Krasińskich przejechać. A Plac Krasińskich to już było getto. I w związku z tym, jak ja jeździłam tam na Marymont, i była końcówka, była pętla na Marymoncie, to się przejeżdżało przez getto i wysiadało się, i przejeżdżało się na Marymont. To ja bardzo często właśnie nie wysiadałam, tylko jechałam dalej. I jak się wjeżdżało do getta, do bramy, bo bramy były, do bramy getta, to na stopniach, bo wagony były otwarte, nie tak jak teraz zamykane, tylko były otwarte, że wchodziło się i przechodziło się przez cały tramwaj, wysiadało, nie było drzwi. I były pomosty, tak zwane pomosty, gdzie też dużo ludzi stało na zewnątrz, jak gdyby taki balkon na wagonie tramwajowym. No więc jak się wjeżdżało do getta, to na tych końcówkach tych tramwajów wchodzili policjanci i przy przejeździe przez getto nie można było wysiąść, tylko można było przejechać, żeby pojechać do północnej Warszawy. Więc ja bardzo często tak wsiadałam, starałam się przy oknie być, żeby obserwować, co tam się dzieje. No to widziałam na własne oczy rzeczy straszne, które jak się tego nie widziało, to nawet jest trudno to opowiedzieć, jak to było, jak leżały, jak trupy, a bywało tak, że ludzie, niektórzy wsiadali do tramwaju i jechali specjalnie przez getto, żeby rzucić jakiś chleb czy jakieś jedzenie, bo dzieci biegły za tramwajem, ręce wyciągały, żeby im coś dać, więc niektórzy ludzie specjalnie jechali przez getto, żeby im rzucić jakieś jedzenie. I bywało tak, że ktoś rzucił z tego pomostu jakąś paczkę z jedzeniem. Dziecko się rzuciło na tę paczkę, a policjant, który jechał, strzelał i zastrzelił takie dziecko. To było, naprawdę było... Ja byłam dzieckiem i ogromne to na mnie robiło wrażenie. Strasznie. Dlatego ja, jak mówią... W ogóle jak ja słyszę o tym, że Żydzi byli okropni, że Żydzi to zasłużyli, a to Niemcy, a to Ukraińcy, to ja widzę dzieci. Ja widzę dzieci niemieckie, dzieci żydowskie, dzieci ukraińskie, które są Bogu ducha winni. Oni teraz porośli, są dorośli, ale co oni są winni temu, że starzy głupcy porobili sobie wojny, podzielili się państwami czy dobrami. I także ja to wszystko widzę oczami dziecka i dlatego ja we mnie nie ma nienawiści do nikogo, ani do Niemców, chociaż wiem dobrze, ja ich przez dłuższy czas, ja ich rzeczywiście nienawidziłam i język niemiecki dla mnie to jest język wroga i w ogóle nie lubię ich, tych starych Niemców, ale jak ja myślę właśnie o tych podłych Niemcach, to ja myślę o tych Niemcach, których ja widziałam w latach 40., 50. Natomiast jak ja teraz widzę Niemca, czy w tramwaju, czy gdzieś, czy słyszę, no to jest dla mnie nie sąsiad, sąsiedniego państwa. Młodzież się spotyka, jak ja właśnie teraz byłam w tym Ravensbrück. Z całego świata. Ich Hiszpanka była i była z Kanady babka i był chłopak ze Stanów Zjednoczonych i był jakiś taki brązowy, to chyba z jakiejś Azji tutaj, tej bliższej. Różne narodowości i oni wszyscy się... Byli przyjaciółmi, wszyscy byli zainteresowani obozami, wszyscy ubolewali, wszyscy mnie prawie że ściskali i każdy chciał sobie ze mną zrobić zdjęcie, uważali mnie za bohatera w ogóle całego tego przedstawienia. I czy ja mogę uważać, że to jest Niemiec, to ja mam go na niego napluć, a to jest Kanadyjczyk, to jest super człowiek, bo był po drugiej stronie? Tego we mnie nie ma nic takiego. Było nawet tak, że jak ja im opowiadałam swoją historię, bo to właśnie tak też długo miałam, długą taką, było zaplanowane na 1,5 godziny, a chyba ze 3 godziny taka rozmowa trwała. I opowiadałam im, jak żeśmy wracali z obozu i żeśmy brały te niemieckie dziewczyny pod opiekę, żeby ich Rosjanie nie gwałcili. Bo Rosjanie gwałcili te dziewczyny, to jak my żeśmy dostawały nocleg, to prosił nas sołtys czy ktoś, żeby też te dziewczyny. No to było pytanie z sali, a czy nam nie przeszkadzało to, że to były niemieckie dziewczyny, to były Niemki.
Ja w ogóle nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale tam się zastanowiłam. Ja mówię, że dla nas to nie były Niemcy. Jak one by były w mundurach tych auzierek z obozu, to, to pewnie nam by się coś zaświtało, że nie zasługują na jakąś opiekę czy pomoc. Ale dla nas to były dziewczyny zagrożone niebezpieczeństwem, potrzebujące pomocy. Jeżeli my mogłyśmy im pomóc, no to żeśmy pomogły. W ogóle nikomu z nas nie przyszło do głowy, że to są Niemki, to nie. No więc też byli właśnie, ta młodzież była taka no, zdziwiona, że się jeszcze nie pamięta, że tak się przebacza, że się nie pamięta, że to jest Niemka. Ale dla mnie to była przestraszona dziewczyna, tak jak te małe dzieci, no przestraszone żydowskie dzieci. No co, nawet jak się nie lubi Żydów, no to co można mieć do takiego dziecka? No więc ja do getta jeździłam tak z ciekawości, no i ze współczucia. Wprawdzie nigdy nie żadnego jedzenia nie woziłam, ale bo też nie za bardzo żeśmy mieli, ale przejeżdżałam i ze współczuciem na to wszystko patrzyłam. Tym bardziej, że ja w mojej szkole było kilkoro Żydów i ja miałam jedną zaprzyjaźnioną taką w klasie Żydóweczkę. Ciągle jej wypatrywałam, czy jej tam gdzieś nie zobaczę. Także taki był mój stosunek. Natomiast jak wybuchło powstanie, moja ulica Żytnia dochodziła do Żelaznej. Kończyła się przy Żelaznej i na wprost tej ulicy była brama do getta. Taka dosyć ważna brama do getta. A na rogu Żytniej i Żelaznej, po tej stronie aryjskiej, był i jest do tej pory klasztor sióstr rodziny Marii. I oni mają, one mają taką kaplicę. Kaplica, wejście do kaplicy jest od Żytniej, od tej ulicy, na której ja mieszkałam. I w czasie okupacji, ponieważ kościoły inne były daleko, ten nasz był w getcie, więc nie można było do niego chodzić, to my żeśmy chodzili do tej kaplicy w niedzielę na mszę. I powstanie w getcie wybuchło w pierwszy dzień świąt wielkanocnych. I wiesz, ja byłam w kościele, dużo nas było w kościele na mszy, kiedy wybuchło powstanie w getcie. Zaczęła się strzelanina i zaczęły się, bo to jakoś oni tak szybko to zrobili, że była strzelanina i od razu podpalanie. I jak żeśmy wszyscy po tej mszy wyszli z tej kaplicy, to w domy naprzeciwko nas, no, to była część Nowolipia, a część taka ulica Wolność. Ona teraz nie zmienili jej nazwę, nie wiem dlaczego, ale była ulica Wolność, ona już była w getcie, ta ulica Wolność. I te domy na Wolność paliły się i od dołu jakoś podpalali te domy, bo żeśmy wyszli z kaplicy i na balkonach widziałam ludzi, którzy stali na balkonach tego domu na wyższych piętrach i krzyczeli, o ratunek prosili. Nikt nie był w stanie im nic pomóc, a ten ogień z dołu szedł coraz wyżej. I oni się spalili, po prostu się spalili, bo niektórzy skakali z tych balkonów, a ci, co nie uciekli, to się spalili. I takie same obrazy były w czasie powstania, że Niemcy podpalali domy i kto nie wyszedł, jak kazali wyjść, nie wyszedł z mieszkania, to się palił najczęściej na balkonie, bo myślał, że wyjdzie na balkon, nic mu się nie stanie. I też tak się palili w czasie powstania warszawskiego, jak w czasie powstania w getcie. Więc widziałam na własne oczy powstanie w getcie, widziałam pożary, widziałam ludzi płonących, no i te trupy, które potem leżały. No i potem, a potem oni szli i niszczyli, tak jak później niszczyli Warszawę, tak wtedy niszczyli dzielnicę tą żydowską. Dzielnica żydowska została zrównana z ziemią. Są takie zdjęcia, ja mogę pokazać, bo mam album, gdzie jest kościół ten świętego Augustyna, o którym mówię, stojący jeden, jedyny na przestrzeni, nie wiem, tysięcy metrów kwadratowych gruzów takich na ziemi. Wszystko było zrównane z ziemią, tylko ten jeden kościół został w getcie. No i trochę murów Pawiaka, do tej pory ten mury Pawiaka, kawałek muru Pawiaka, bo tam był na terenie getta, było więzienie Pawiak. Co zostało też zniszczone, a w tej chwili tam jest muzeum, tam można zwiedzać. Te mury, które się uratowały, to są w dalszym ciągu. Nie zostało odbudowane, ale są szczątki, resztki tego Pawiaka. No to tyle, co zostało z całej dzielnicy, w której mieszkało 300 tysięcy, bo przed wojną, nie wiem czy mówiłam, Warszawa miała 1 300 000. 300 tysięcy było Żydów, przeważnie mieszkali tam w tej dzielnicy i te 300 tysięcy Żydów zostało. W 1942 roku
utworzyli obóz w Treblince i na tak zwany Umschlagplatz zrobili od dworca gdańskiego specjalne tory do getta i na tym Umschlagplatzu ładowali ludzi na wagony i wywozili do Treblinki i niszczyli w Treblince. W Treblince w ciągu, w 1942 roku otworzyli ten obóz w Treblince, a w 1943 na jesieni już był zlikwidowany, już go nie było. I w tym czasie w Treblince spalili 900 tysięcy Żydów. Część wszystkich z warszawskich Żydów wwieźli do Treblinki, no i Węgier, i z takich tu różnych tych okolicznych państw, tych najbliższych, gdzie Niemcy wchodzili. No i z całej właściwie Polski Wschodniej, bo na Polska Wschodnia to była takie, było dużo takich miasteczek żydowskich, takich, że przeważnie prawie sami Żydzi mieszkali. To oni to wszystkich tych Żydów pozwozili do Treblinki i wszystkich spalili w Treblince. To także to takie miałam kontakty z Żydami na żywo, no i potem w Treblince, bo jeździłam przez Treblinkę, to widziałam. No a potem następny kontakt z Żydami to był w Auschwitz, też to już też właściwie kontakt, trudno to nazwać kontakt, bo tylko widziałam jak dym z tych Żydów, który się wydobywał z tego. No a potem w obozie już tam w Niemczech, w Ravensbrück i w Neustadt, no to były Żydówki razem z nami i one przeżyły. I teraz jak już teraz to już stare wszystko, tylko jeszcze ja tak się jakoś, ja nie umiem nigdy odmówić, jak do mnie dzwonią i mówią, niech pani przyjedzie. Teraz ja byłam w tym roku otwarcie muzeum, takie odnowienie w ogóle tego terenu obozowego. Chcemy, żeby pani oceniła, czy to jest dobrze, czy to jest ładnie. No to ja nie umiałam odmówić i pojechałam. A teraz z tego Ravensbrück to też od maja już pisali do mnie, żebym ja przyjechała, że będą takie spotkania z młodzieżą, żebym ja im opowiedziała. I ja ciągle mówiłam, że ja już nie dam rady, ja już w tym roku raz byłam, ja już nie przyjadę. Ale tyle miałam tych maili, co otworzyłam, to jest mail z Ravensbrück, żeby przyjechać. I w końcu powiedziałam, no dobrze, to już przyjadę, tylko że muszę przyjechać pod opieką, bo ja już sama się boję. No i znalazła się taka pani córka więźnia z Auschwitz, która mówi, że ona jest zainteresowana obozami, a nigdy ojciec mało o tym mówił i ona nigdy w żadnym obozie nie była i w związku z tym pojechała ze mną i do Neustadt i do Ravensbrück. Dwa razy już była ze mną w tych obozach i jest mi bardzo wdzięczna, że mogła na własne oczy zobaczyć te obozy. Jeśli chodzi o nas, ten patrzenie na likwidowanie tych ludzi i tego getta, to tak jak i zresztą na Treblinkę, to tylko było współczucie i w ogóle zgroza, co to się dzieje, ale jakoś tak ja nie przypominam sobie, żeby ktoś myślał, że oni zrobią z nami coś takiego, bo przecież u nas była i podziemie było i właściwie niektórzy prawie ludzie żyli w niewoli, ale się żyło, ludzie i do pracy chodzili i do szkoły się chodziło i były szpitale i była, ja mnie ząb bolał, to i do dentystki poszłam. Właściwie takie było życie pod okupacją, ale to i były łapanki i były wywózki, ale to nie znaczy, że 24 godziny wszyscy się stali i trzęśli. Tylko jak się usłyszało, że jedzie Buda, bo się mówiło, że to Buda, taki samochód niemiecki, albo jak się słyszało, że idą Niemcy, bo oni szli, mieli podkute buty i było ich słychać po kamieniach, bo to Warszawa była wybrukowana kamieniami, to było słychać. Jak szli, no to wszyscy uciekali, chowali się po kątach, każdy wolał z daleka ominąć, ale potem Niemcy przeszli, każdy wychodził, no musiał jeść do sklepu i na targi i do pracy i do szkoły. Także to nam nie przychodziło, tym bardziej, że myśmy wiedzieli, że Niemcy, bo to już wiedzieliśmy przed wojną, że Niemcy postawili sobie za zadanie zabić wszystkich Żydów. I wiedzieliśmy, że to jest taka właśnie wymordowanie narodu żydowskiego, a że nas, oczywiście wiedzieliśmy o to, że nam nie pozwolono się kształcić, że nas wywożono na roboty do Niemiec, że my byliśmy za robotników, że nic dobrego już przed nami nie ma, tylko robota. No ale i oczywiście żadna polityka, bo za to się idzie albo na Szucha, albo na Pawiaki mogą zabić, więc się wszyscy kryli z tym wszystkim.
Ale to, że nas wymordują co do jednego, to dopiero, żeśmy jakąś takiej świadomości nabrali w czasie powstania, jak Niemcy idąc od zachodu zaczęli na Woli wszystkich zabijać po kolei. Szli ulicami, z domów wypędzali ludzi, rozstrzelali włącznie z chorymi i z lekarzami na Płockiej. Na Płockiej był szpital, doszli do szpitala, lekarzy wszystkich wyrzucili z tego szpitala i pod szpitalem rozstrzelali. No, a potem jak zaczęli być też ranni Niemcy, to ten szpital oni przekształcili w swój szpital, swoich tych rannych tam zaczęli umieszczać. No i wtedy niektórych lekarzy jakoś starali się uratować i żeby pracowali dla nich, żeby ratowali tych Niemców. No to wtedy jak i właśnie wtedy jak przyszli do nas ci chłopcy, którzy uciekali już z Woli, szli na Stare Miasto, bo to tam przez getto się szło na Stare Miasto koło nas i przyszli i nam powiedzieli, że na Woli wszystkich zabijają i wszystkie domy podpalają. No to my wtedy już żeśmy rzeczywiście czekali, że przyjdą i nas wszystkich zastrzelą. I jak przyszli Niemcy, to tak wyszli na podwórko, krzyknęli wszyscy raus. No to wszyscy, każdy co tam kto miał, to wyszliśmy na ulicę. No i wtedy właśnie był ogromny strach, bo nie wiedzieliśmy, że oni już, bo to był wtorek chyba, 8 albo 9 sierpnia, a 6 dostali, to była niedziela, przemienienie pańskie, to jest 6 sierpnia, oni dostali rozkaz, że ludność zaoszczędzić, tylko miasto zniszczyć. No i w związku z tym nas zaoszczędzili, to znaczy wyprowadzili do Pruszkowa, no i tak nam się upiekło. I potem do obozu. Przypuszczam, że gdyby wojna dłużej trwała i by już zlikwidowali, bo przy nas, na naszych oczach, zlikwidowali w Auschwitz wszystkich Cyganów i prawie większość Żydów. Przecież no, zresztą wiadomo, ile tych Żydów tam spalili. To jakby już ich wszystkich spalili, a chcieliby jeszcze, żeby działał ta komora gazowa, no to by brali jak leci. Wszystkich pewnie by i do nas doszło. No ale jakoś tak się złożyło, że nie zdążyli, bo nawet nie wszystkich Żydów spalili. Część Żydów z Auschwitz wyemigrowała razem z nami i przeszła przez taką tę samą trasę co ja do obozów i do Neustadt. I teraz jak byłam na 65. rocznicę na wyzwolenia tam, było zaproszenia wysłane do tych, do których mieli adresy, to przyjechały całe rodziny żydowskie z Izraela, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji. Ci Żydzi, którzy byli w tych obozach, a potem tylko już nie wrócili do kraju, tylko się rozeszli po Europie.